Prace przygotowawcze, czyli frezowanie nawierzchni, prowadzone są już od czwartku. Ruch samochodowy odbywa się tylko po jednym pasie w obu kierunkach. Całkowite zamknięcie wiaduktu nastąpi w piątek, 17 sierpnia o godzinie 23. Jest to związane z frezowaniem asfaltu i układaniem nowej nawierzchni. To przygotowanie do tego, aby wpuścić pieszych na wiadukt i zablokować przejście podziemne pod tym wiaduktem. Niestety nie jesteśmy w stanie zablokować tego przejścia i pozwolić pieszym, żeby chodzili sobie jakimiś objazdami, krętymi drogami. Tutaj nie o to chodzi. Chcemy jak najłatwiej umożliwić im przejście wzdłuż ulicy Słowackiego. W związku z prowadzonymi pracami na wiadukcie na ulicy Słowackiego Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotował objazdy. Jeden z objazdów będzie przebiegał ulicą Wojska Polskiego, Lubelską i Żeromskiego, a drugi ulicą Grzecznarowskiego, Poniatowskiego, Beliny Prażmowskiego, Dowkąta. Należy jednak pamiętać o tym, że na obu tych objazdach będą występowały drobne utrudnienia w ruchu tranzytowym. Oczywiście te objazdy będą odpowiednio oznakowane. Tu wielki apel do kierowców. Zwracajmy uwagę na to oznakowanie. Stosujmy się do niego. Zmianie ulegną także trasy linii autobusów komunikacji miejskiej nr 2, 4, 14 i 15. Zawieszone zostanie czasowo funkcjonowanie kilku przystanków dla tych linii. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej www.mzdk.pl. Wiadukt na ulicy Słowackiego będzie zamknięty dla ruchu do poniedziałku 20 sierpnia do godziny około 5 rano.